Warszawa, Gdańsk, Poznań i wiele innych, także mniejszych, a przepięknych polskich miast podziwiać można do piątku 23 sierpnia na parterze budynku stanowego Thompson Center w wystawie polskich miast. Jej gospodarzem skarbnik Illinois Dan Rutherford, który po obejrzeniu wystawy powiedział: I think it's wonderful. I mean, I've had the good honor to visit Poland a few times, but unfortunately my trip has been somewhat limited in the geography. So for me to be able to... Wystawa podoba mi się bardzo, choć miałem przyjemność gościć w Polsce. Moje podróże ograniczone były geograficznie, a tu widzę tyle przepięknych polskich miast i to sfotografowanych przez takiego artystę. Cieszę się móc gościć wystawę w Thompson Center, ponieważ codziennie ten budynek odwiedza tak wiele osób i mam nadzieję, że zachęcimy do odwiedzenia Polski bardzo wiele z nich. Nie licząc kilku tysięcy pracujących w budynku administracji stanowej, jak Iwona Przoniak, która do obejrzenia wystawy swoich współpracowników w Wydziale Handlu zaprosiła już dawno. Szczerze mówiąc, to ja już zareklamowałam u mnie tutaj w moim departamencie, ponieważ wszystkim powiedziałam, proszę zobaczyć na dół, tam jest moja ojczyzna, moje miasta, najpopularniejsze miasta w Polsce, także wszystkim już tam rozpowiedziałam na piętrze, żeby nie omieszkali zajrzeć. Byłam mile zaskoczona wczoraj, tutaj akurat idąc na lunch, zobaczyłam piękne zdjęcia, bardzo byłam szczęśliwa widzieć polskie zdjęcie. Przypomniał się dom ojczysty? Jak najbardziej. Gdańsk, Poznań, mam dwie ojczyzny, ja mam osobiście dwie małe ojczyzny. Autorem zdjęć Tomasz Sobecki, który swoją wystawą chce zaprezentować wizerunek dynamicznie zmieniającej się Polski, która, jak mówi, w ostatnich latach jest powodem do dumy Polaków na całym świecie. Są oczywiście te wszystkie największe miasta Polski, Warszawa jako stolica i miasto partnerskie jednocześnie, Chicago, jest Łódź, która była największym ośrodkiem przemysłu epoki kapitalizmu w Europie w XIX wieku, a w tej chwili się bardzo ciekawie zmienia i tam właśnie robiłem doktorat. Są niewielkie miasta historyczne, takie jak Sandomierz, Toruń też nie jest wielkim miastem, jest Płock, jest Ciechocinek. Więc są bardzo różne miasta i o długiej historii i też miasta nowoczesne, ale wszystkie znakomicie się rozwijają. Muszę powiedzieć, że w dużej mierze dzięki funduszom unijnym. Tutaj trzeba wrócić do historii po II wojnie światowej, kiedy Polsce zabroniono korzystania z planu Marszala i w zasadzie w tej chwili fundusze unijne pełnią taką funkcję, że pozwalają przyjąć procedury zachodnie, pozwalają funkcjonować na skalę międzynarodową. Zapraszam wszystkich Państwa i do mojego miasta rodzinnego Torunia i do wszystkich pięknych miast polskich, które